Dobry panu. Dzień dobry, trudno trafić. Jak to trudno trafić? Przez smok, ledwo trafiłem. To trójka? Tak, oczywiście, proszę pana. Tu proszę, jak zawsze pan. A mógłby pan na sekundkę tą maskę antysmogową odsunąć? Nie mogę, proszę pana. Jest bardzo potrzebna. A pan sobie wyobraża, co się w Gwiezdnych Wojnach działo? Lorda Vadera pan pamięta? No pamiętam, taki jaki... z twarzy zupełnie do nikogo niepodobny. Przez smok. A, widzi pan. Ale to w Paryżu chyba większy, czy nie? A, u nas w Paryżu? U was w Paryżu. Nie wiem, nie mam aplikacji, która by informowała mnie na bieżąco. Dobrze, proszę pana, bo czas goni. Bierzemy się do pracy. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. To piękna jesienna melodia. Skomponował ją Józef Kosma. Autumn Leaves. Jesienne liście. Melodia piękna i liryczna. Od razu widać, że pan Kosma niewiele wiedział o jesiennych liściach. Że nigdy ich nie grabił i nie pakował do worków. Jesienne liście nie mają nic wspólnego z liryką. Pozbywanie się ich to ciężka praca, podczas której trzeba być szybszym od wiatru, bo rozwiewa, i odpornym na widok czegoś, co kiedyś było żółtym jesiennym liściem. Oj, żebym ja kiedyś nie skomponował utworu Jesienne liście, historia prawdziwa. Dzień dobry, 14 listopada. Imieniny dziś obchodzą Antyt i Agryppa. Wszystkiego najlepszego. Agryppa jeszcze mnie nie dopadła, bo noszę czapkę. 14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora. Feliz cumpleaños, senior! Święto seniora ma na celu zacieśnienie więzów przyjaźni pomiędzy narodami polskim i hiszpańskim. Niech się święci, ole! Czas na rocznicę. 14 listopada 1475 roku bawarski książę Jerzy Bogaty poślubił królewnę Jadwigę. No. O, bogaty to kto mu zabroni? Kto bogatemu zabroni? 18 lat później Krzysztof Kolumb dotarł na wyspę Saint-Croix. To okolice Kuby i Meksyku. A przypomnę, że Kolumb płynął do Indii. Trochę mu się nie trafiło. Krzysiu, Google Maps, Hir, Janosik. Słyszałeś o takich aplikacjach? No to używaj, tylko unikaj promów. To 17 lat temu austriacki immunolog Karl Landsteiner odkrył grupy krwi A, B i 0 i zadowolony z siebie odbierał gratulacje. Panie Landsteiner, a błękitna krew, a Egri Bicaver, a Wiener Blut? Tych grup krwi jakoś pan nie zauważył. Na szczęście Wiener Blut, wiedeńską krew, odkrył Johann Strauss. Dziękuję. Nie, no nie ma za co. Wszystkiego dobrego. Kłaniam Filip Jaślar, się. Powodzenia w tym Paryżu, jak wam tam jest. Jak wam tam jest? Radzicie sobie jakoś? Radzimy sobie. Obiady jecie? Zupkę? Parówki, głównie parówki. Ale po francusku. Nie wiem. Nie, no parówki. Potąd mam parówek, naprawdę. No ale kulinarnie niestety. Ale to jeszcze 4 tygodnie, proszę pana, jak nie więcej. Jak więcej, więcej jeszcze. 30 zagraliśmy koncertów, 25 przed nami. Proszę trzymać kciuki. Proszę trzymać wszystkie kciuki.